Witam serdecznie wszystkich widzów. Jubileuszowe bitwy, czyli za chwileczkę jubileuszową bitwę zagram z jubilatem. 25-tysięczna bitwa za chwilę będzie rozegrana przez Patryk M321 wraz ze mną w Plutonie. Cześć Patryk. Witam już wszystkich bardzo serdecznie tego wieczoru. Grałeś ze mną już 20-tysięczną bitwę. Kiedy to było? O, z 2 lata temu, ale to taka przeciętna była dosyć. Ale mało coś grasz, 2 lata i tylko 5000 bitew? No widzisz, nie? To nauka, to wzięło, trzeba się wziąć za coś. Sport jeszcze do tego dochodzi, to nie ma czasu tak zbytnio na giereczkę. A ty się uczysz jeszcze? Tak, klasa maturalna, ciekawe jak teraz matury pójdą przez... No właśnie, przez koronę, a... Czyli teraz nikt nie chodzi do szkoły? Nie, tam są lekcje online, zadają dużo więcej niż powinni, niż w szkole w ogóle przerabiamy. No, wymyślają różności, no, ale to damy radę z tym. Jak wyglądają te lekcje, czyli... Wysyłają zadania, które mamy zrobić w podręcznikach. Ja na przykład mam swoje wszystkie podręczniki w internacie i nie mam pojęcia, jak ja to mam niby zrobić, ale no w porządku. Trzeba sobie poradzić. No cóż, niestety jesteśmy teraz w etapie życia, można powiedzieć, nikt jeszcze tego nie przeżył do tej pory, no chyba, że są bardzo starzy ludzie, którzy byli w czasie wojny, ale naprawdę to, co się dzieje teraz, no jest to... Znaczy, ma takie swoje plusy, bo jest malutko ludzi na ulicach, jak wychodzę na spacer, to... Prawie nikogo nie ma, no i mało samochodów na ulicach. To są plusy, ale oczywiście minusów jest ogromna ilość. Wiadomo, trzeba dbać o siebie, raczej wiadomo, nie chodzić tam, gdzie są tłumy ludzi. No i dbać o higienę, no i powinno być dobrze. No zobaczymy, co będzie, ciężko powiedzieć, dopiero to jest początek tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś się minie. Pozbieramy z tego. No, martwię się tylko oczywiście o gospodarkę polską, no i światową, no bo wiadomo, no nieważne, to jest w ogóle inny etap, znaczy inna rozmowa na ten temat. Ja tylko tak powiem, że mnie ostatnio bardzo malutko jest na YouTubie, w ogóle streamów nie ma i tak dalej. Obiecałem, że będą, ale teraz znowu się przeprowadzam. Będę mieszkał z moją ukochaną Gosią w Ustroniu od kwietnia. No i tam będę miał swój pokoik, gdzie już na 100% na pewno będę coś tam starał się wstawiać, no i streamować. Dobra, nie pytam się o nick, bo już się tłumaczyłeś. Chyba... Nie ma co chyba przeciągać. No właśnie. Tak mi się wydaje. O, już mam. Już widzę, co wybrałeś. Czyli polski czołg ciężki 60 TP. Oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę. No jest dosyć przyjemny, nie ma co mówić. Mi się nim dobrze gra. Przez te bitewki, które zagrałem. A tutaj dawno mi nie było w grze. Ja mam jakąś jedynkę na górze pod bitwą. Co to jest? Bo to jest wydarzenie w WoTie teraz. Zbierasz punkty na czołgę 10, 8. Od 6 wzwyż zbierasz punkty i za pewne punkty przechodzisz etapy sobie w grze. I tam możesz otrzymać chyba, jak dobrze pamiętam, stabilizator, ta czerwony, który możesz ulepszyć za 3 miliony i będzie działał jak fioletowy moduł. No, ciekawa opcja. Dobra, 2 polskie lewandowskie czołgi. To co, próbujemy? No, oczywiście. No to jedziemy. Oczywiście przypominam, że cały czas, jeżeli ktoś by chciał zagrać ze mną jubileusz, piszcie na maila faja77wot@gmail.com. No i się umówimy na bitewkę. A od kwietnia... Będę miał już więcej czasu na gry na 100%, więc
No, jeżeli ktoś jeszcze czasami lubi pooglądać, jak sobie pogrywam jakieś gierki, to będę streamował bardzo często. Ale to dopiero od kwietnia. Mamy nie mapę ma Mińsk. Chyba nie można ma pod wał podjechać. No to co? Mykamy, nie? Tylko trzeba na lód Godzilla uważać, żeby nie było na zielonym. Będzie w porządku. Dojedziemy tam? No, pewnie. Ona przy strzale będzie? Zostajemy go. Nie trafiłem. Zajmujesz silnik? Czekaj, idzie. Tutaj mam przestrzał. Oj, drugi nietrafiony strzał. Ale poszedł. Niestety nie przebiłem. Już ładuję hajki na tego obiekta, bo to nie ma co się z nim bawić. No i lot Godzilla jest tutaj na otwartym, stoi. Dostałeś? A. Dobrze, z Golda nie przybiła. O, z tyłu. Dobra, trzeba by było tą E5. No skończę. Dobra, nie ma co się bawić w tym. Tylko, że ona ma jeszcze nas akurat. Nie ma co się chyba też wychylać z tym. O, nasze czołgi jadą do przodu. T95 też tu stoi. Dobra. Jadę do was. Nie przebiłem. Na hajkach jedzie. Esetka. Nice. Eber w czatach. No, ja na razie jedną pestę.
tu będzie T-95 i Conway. Jeszcze jest Godzilla, uważaj tam. No, szybka bitwa, tylko że mało obrażeń. Prawie za 1000 walnąłem teraz UFO-owi. No mało obrażeń, mało. Już koniec? No. No, szybka bitewka była. Szybka bitewka pokazująca... Jak teraz bywa w tym wocie. Tak jest, moc... Moc czołgu bardzo fajny, myślę, że ten Lewandowski. No, ale oczywiście obrażeń niezbyt dużo, chociaż mam drugą klasę, nie wiem dlaczego. A ty... Prawie tak trzecią samo... klasę. No. Prawie tak samo obrażeń jak ja. No i cóż, szybka bitewka, udana, oczywiście nic tam specjalnego nie zrobiliśmy. No tym razem udana. Tak jest, ale 25-tysięczna bitwa jest. Jest. No i cóż, za 2 lata 30-tysięczna bitwa. No tak myślę. No to jak coś, czekam i jakby ktoś chciał zagrać, mimo to, że teraz na razie nie mam za bardzo czasu, zawsze możemy się jakoś umówić. A od kwietnia, no tutaj dla tych, którzy lubią czasami się tam pośmiać z moich gierek, informuję, że to już na 100% będę miał już takie fajne mieszkanko ze swoją kobietą, że będę mógł spokojnie, jak będzie mieć drugie, trzecie zmiany, no to wtedy nie będę miał co robić. To będę grał na streamie dla was. To wszystko. Ja bardzo dziękuję, Patryk, za zagranie tej fajnej bitewki. No i tradycyjnie może chciałbyś kogoś pozdrowić. No to pozdrawiam mojego kuzyna Marcin S124 oraz wujaszka, który często lubi grać w tą grę po prostu. Pozdrawiam wujka. Wszystkich twoich widzów pozdrowię, no co? No już ich nie jest zbyt dużo, ale mam nadzieję, że się to odmieni od kwietnia. To trzymajcie się i do zobaczenia.